Nazywam się Mateusz Ojeka. No, jestem, myślę, że wszystkim muzykiem, jak o tym mówimy. Jaki jest twój ulubiony artysta? Wow. Chyba muszę powiedzieć, że Frank Ocean, bo to jest, chyba nie ma innej osoby, która by mnie tak inspirowała artystycznie, no i chyba w ogóle pod każdym względem. Co cię inspiruje? Chyba przede wszystkim muzyka innych, mam wrażenie. Jakby, bo to ona sprawia mi przyjemność, dostarcza emocji, które potem staram się jakby odtworzyć w własnej sztuce. Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego? Myślę, że to jest trudno mi trochę wybrać jeden, a tak ogólnie chyba muszę powiedzieć Aż poleje się krew, Paula Thomasa Andersona. I to nawet trudno mi opisać dlaczego, szczerze. Jakby po prostu coś w tym jest, że ten film zachwycił mnie jak chyba żaden inny. Podaj proszę kilkoro wykonawców, których słuchasz. Frank Ocean, Playboi Carti, Brockhampton, Swans, Long Finn Killy, Unwound, The Black Eyed Procession. Dlaczego tworzysz? Myślę, że takim, jak odchodzi, to taką główną siłą napędową dla mnie jest chyba coś, co można nazwać zajawką. Że po prostu sztuka, że tak powiem, z zewnątrz innych artystów mnie bardzo ekscytuje i po prostu lubię, kiedy moja sztuka wzbudza we mnie podobne uczucia, podobną ekscytację, podobną radość. Co chcesz osiągnąć swoją sztuką? Trudno powiedzieć, jakby jak głównie tworzę tak... pozostając bardzo w teraźniejszości, w samym tym procesie, bez może jakiegoś takiego oznaczonego celu. Ale nie wiem, myślę, że to... Nie wiem, mam takie poczucie, że moja twórczość to też trochę jednak nadaje wartości mojej osobie, mam wrażenie. Jaka według ciebie jest granica sztuki? Ojej... Nie wiem. Odpowiedziałbym tak, że... wow. Dla mnie na pewno, jeśli jest jakaś granica, to ona leży bardzo, bardzo daleko i jakby... Dla mnie sztuką może być naprawdę, naprawdę wiele rzeczy. Jakby powiedziałem, że mam dużą tolerancję na to też. Jakby, no, lubię sztukę eksperymentalną i lubię też właśnie poszerzanie tych granic, eksperymentowanie z tym. Jaki był przełomowy moment twojej twórczości? Przełomowy moment mojej twórczości... nie wiem, jakby... Na pewno... Mam wrażenie, że ważne dla mnie są wakacje 2018, kiedy... Myślę, że wtedy naprawdę osiągnąłem taki poziom jako producent bitów, że rzeczywiście zacząłem być tak, że powiem, regularnie dumny z tego, co tworzę, z moich utworów. I myślę, że osiągnąłem jakiś taki już solidny poziom. Nie mam jakiegoś takiego wydarzenia, które by było dla mnie przełomowe poza tym. Co daje ci tworzenie? No na pewno radość, ekscytację, takie też pewnie poczucie spełnienia, że coś osiągam, coś robię ze sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.